Gość Radia Lublin. Na zegarze 15 minut. Po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu, dzień dobry. Dodajmy, że jedynka na lubelskiej liście PSL do Sejmu. Na jedynce? Gdzie, e, tak, jedynka. E, gdzie Pan w tym Sejmie zasiada od 2005 roku, wcześniej samorządowiec. E, pomysłodawca Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, których, który jako swój przedstawił swego czasu Grzegorz Schetyna, działacz ruchu ludowego od 35 przeszło lat. Jeszcze panu się polityka nie znudziła? Po co panu kolejna kadencja? To prawda, jestem doświadczonym parlamentarzystą od 2005 roku. Wprawdzie ta pierwsza kadencja była skrócona, dwuletnia, ale niemniej cztery e, e, razy startowałem, cztery razy z sukcesem. Czy się znudziła polityka o, obserwowana dzisiaj i, i oceniana tak jak dzisiaj, czy politycy może, bo, bo tak chyba trzeba powiedzieć, rzeczywiście można takie pytanie zadać i ja, że tak powiem, usprawiedliwiam w Pana ustach. Natomiast ja politykę traktuję, czy my traktujemy politykę trochę inaczej, jako służbę i to wcale nie jest górnolotne słowa, tylko tak to jest. Ja w swych materiałach, zresztą w tej prezentacji, za którą dziękuję też Pan zauważył, że poświęcam pracy, poświęcam realizacji pewnych pomysłów, które potem skutkują lepiej Lepszym życiem, lepszym standardem życia. Bo ten pomysł, właśnie o drogach samorządowych, wyrósł z mojego doświadczenia samorządowego jako starożytny. znany jako chetynówki. No tak, to było. Wie pan, my, my, ja to, to uważam za błąd w tym znaczeniu, że e, poświęcaliśmy mało e, czasu, energii, sposobów na promocję siebie czy tych pomysłów. Bo naprawdę te słynne dzisiaj trochę próbujemy e, kosiniakowe, to przecież pomysł jest naszego lidera. Te roczne urlopy e, rodzicielskie to e, pro, pomysł naszego lidera Władysława Kosiniaka. No ale to kto, to, kto to dzisiaj tak na dobrą sprawę wie. Podobnie zresztą z tymi, no przebijam się z tymi łopatówkami, z chetynowkami, ale najważniejsze panie redaktorze, drodzy państwo, miliardy, 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 te rzeczywiste miliardy i dla Lubelszczyzny i dla Polski na drogi samorządowe zostały z budżetu centralnego przekazane. To, mam, to mój sukces. A w tych w ostatnich chwilach kampanii da się jeszcze odwrócić jej losy, no bo przed nami dosłownie kilka dni. Czy tylko już trzeba czekać i liczyć się na pokornie na głosy wyborców? Tak, pokornie to na pewno, bo, bo tak na dobrą sprawę ten sondaż najważniejszy dokona się w niedzielę. No właśnie, a w Ać... sondażu także dla Radia Lublin PSL tutaj w regionie uzyskał prawie 11% poparcia. To jest Stosunkowo dobry wynik dla polskiego to jest, nawet powiem więcej. I potwierdzenie tego, że tutaj na Lubelszczyźnie od zawsze macie dobre wyniki. Tak, tak, to prawda. Powiem nawet więcej, to jest lepszy wynik niż 4 lata temu. Zarówno przewidywana ilość mandatów, jak i też poparcie. Oczywiście to jest poparcie dla całego województwa lubelskiego, czyli dla okręgu numer 6 i numer 7, ale rzeczywiście tak to, tak to wygląda. To mogłoby się... się przełożyć na na przykład trzy mandaty tak, dla polskiego Tak, tak to, tak to wyliczają wedle tego systemu Donta specjaliści. Zresztą to. To, to nie jest takie trudne. E, czy się może odwrócić? Trend, tendencja, którą obserwujemy, mimo wszystko w tych sondażach, bo ja z dużą pokorą, ale też i ostrożnością podchodzimy do wyników sondaży, wynika, że e, poparcie dla wszystkich partii, dla poszczególnych partii, które są dzisiaj. Na, są na listach, będą na listach wyborczych, na kartach wyborczych, y, utrzymuje się w, w porównaniu, no powiedzmy tam, 1-2 punkty procentowe y, y, wahając się, więc myślę, że to jakieś, jakieś katastrofy czy jakiegoś piku y, nie będzie. Natomiast nie wolno i. To z naszej strony gwarantujemy, ze swojej strony gwarantuję do ostatniego momentu, do ostatniej minuty. Pracujemy, spotykamy się, rozmawiamy, przekonujemy. Przekonujemy przede wszystkim co do tego, że uczestnictwo w wyborach jest aktem naprawdę najwyższej wagi. I yy, zawsze, ale moim zdaniem, w tą niedzielę, 13 jest to akt naprawdę, powiedziałbym patriotyzmu. A czy to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, czyli ta deklaracja byłego prezydenta Alecha Wałęsy dotycząca tego, że on poprosił o zwolnienie go z obietnicy, którą dał wcześniej Platformie, że będzie głosował właśnie na Platformę, bo jak napisał na swoim profilu facebookowym chce oddać głos na Władysława Kośniaka Kamysza. Potem ten, ten wpis Zniknął, ale czy to całe zamieszanie, bo przypomnę też, sam prezes PSL nieco odciął się od tej wypowiedzi, mówiąc, że nie zabiegaliśmy o poparcie Lecha Wałęsy. Oczywiście każdy głos na PSL się liczy, ale najpierw powiedział, żeby pan prezydent przeprosił za słowa o Kornelu Morawieckim. No właśnie, czy to takie zamieszanie, ale też wyrażenie tego poparcia dla PSL-u przez byłego prezydenta to wam bardziej pomoże, czy zaszkodzi? No to czynimy właśnie 13, powiem szczerze. Myślę, że do słów prezesa Władysława Kosiniaka nic dodać, nic ująć. Też tak bym to skomentował. To trochę rzeczywiście to odniesienie i przeniesienie poparcia byłego prezydenta Lecha Wałęsy na nas, jak gdyby takie deklaratywne, jest mało realne, bo syn jego, a myślę, że Jarosław bardzo, bardzo bliski, Platformy. startuje z listy Komitetu Obywatelskiego, więc. No raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby fizycznie nie oddał głosu na e, swego syna, a przeniósł na inną partię, na inną listę. Więc e, tak to pewnie realnie wygląda. Lech Wałęsa no, mówi różne rzeczy rzeczywiście, e, czasami wbrew e, jakby otoczeniu. E, Zainteresowanie PSL-em jest duże i to niekoniecznie takie, które nam pomaga. Obserwuję też te, jak mówiliśmy o sondażach, które się w tej chwili ukazują poniżej progu w pewnych periodykach. Wiemy, że to się dzieje co 4 lata. Tak, taka jest tendencja. I oczywiście w piątek, za chwilę, czyli za dwa dni, ukażą się takie już prawie prawdziwe, takie, które wynikają z badań, a które będą bardziej podobne do tego, co się wieczorem w niedzielę pokaże. Więc no to, znowu to, to... okaże się, że PSL wejdzie i będzie języczkiem uwagi, bo nawet patrząc po reakcjach polityków Prawa i Sprawiedliwości, dosyć nerwowych, e, należy sądzić, że rzeczywiście to poparcie dla PSL-u może okazać się kluczowe, bo PiS już głośno mówi, coraz głośniej mówi o tym, że wygrana jest bardzo prawdopodobna, ale to wcale nie musi oznaczać przejęcia rządu. Ma pan rację, też to obserwuję, nerwowość dużą i taką mobilizację elektoratu pisowskiego łącznie z panem prezesem i jego listem, który podobno rozesłał do wszystkich obywateli, to oznacza, że mają swoje sondaże, też swoje badania, są specjalistami od tego i mają pieniądze na Bo ten Bo to cel. zagrożenie dotyczy tego, że ewentualnie po wyborach cała pozycja Mogą nie, mieć, B, B, mogą będzie nie w stanie mieć większości, stworzyć. może im brakować mandatów. Niezręcznością jest dużo i dużym kłopotem podkupywanie. Chociaż są tutaj doświadczonymi politykami. Z od, od naszego klubu też podebrali w tej kadencji, ale myślę, że to w ocenie opinii publicznej nie leży w ich interesie, więc będą chcieli mieć tą większość. E, natomiast rzeczywiście pewnie te badania wskazują, że polskie Stronnictwo ludowe będzie miało dobry wynik i będzie miało wystarczającą ilość mandatów, żeby stworzyć tę drugą częścią nie wiemy, sceny politycznej. konfederacji uda się także przekroczyć e, no, ten próg, bo tutaj też może okazać się to kluczowe. Każde ugrupowanie, które przekroczy próg i wejdzie do Sejmu, odbiera e, te mandaty od e, listy czy z listy prawa i sprawiedliwości. A kto, panie pośle, wygra bój o rząd emeryckich dusz? Bo Pesel mówi konsekwentnie od wielu miesięcy emerytura bez, bez podatku, podatku, a Jarosław Kaczyński mówi, że bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem jest trzynasta i czternasta emerytura. Ani 13, ani czternasta są to tylko deklaratywne w tym znaczeniu, że wypłacili raz i to nie trzynastkę, tylko taką w, w maju pieniążki dodatkowe, które były bardziej... No, użyję tego słowa przekupstwem wyborczym niż trzynastką, która się zwykle wypłaca pod koniec roku albo na koniec roku. Ale Natomiast teraz wyliczano... Jarosław Kaczyński wspólnie z premierem Jawieckim ale... zadeklarowali, że w ciągu stu pierwszych studni panie rządu Panie redaktorze, wyborach, jeśli taka wola była, projekt projekty. budżetu rząd złożył. W tym projekcie budżetu nie ma ani jednej kwoty, ani jednej złotówki, ani na trzynastkę, ani rzeczy, na trzynastkę. Nie takie rzeczy, panie pośle, wpisywane no do to, budżetu. No to jeśli taka była pełna zgodność i premiera, i prezesa, to należało to u, u ująć w budżecie, a nie chwalić się zrównoważonym budżetem. Bo to jest po prostu oszustwo. Albo jest zrównoważony Krzysztof budżet, Hetman, albo pisujemy, szef PSL-u mówi, że to jest szantaż emocjonalny. To można też, można też tak określić, ale jeśli chodzi o samo sformułowanie, czy coś lepiej opłacalne czy nieopłacalne, to bardzo prosto policzyć, po prostu bardzo prosto policzyć 17% dzisiaj od 1 października jest obciążenie pitoskie emerytur, więc każdy z e, emerytów może sobie to odliczyć i będzie o tyle miał więcej co miesiąc w kieszeni. Więc razy 12 miesięcy łatwo policzyć, czy to będzie więcej od tych 880 zł, czy też mniej. Więc prawda to jest walczyć o ten pomysł i o ten pomysł. To jest warunek Podstawowy, warunek podstawowy do w ogóle rozmów, oczywiście no, cały czas zakładam, że jesteśmy w Sejmie, jesteśmy grupą, klubem takim istotnym, że wsedamy do rozmów wówczas, jeśli ten nasz pomysł inne ugrupowania deklarują do przyjęcia. Myślę, że mamy taką szansę, bo patrzę, po pakt dla zdrowia, dla zdrowia który. Zaproponowaliśmy. Okazuje się, że coraz więcej ugrupowań chce go realizować, chce podpisać. Czyli my składamy propozycje, które są do przyjęcia przez wszystkie ugrupowania. I mówił to Jan Łopata, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, lider lubelskiej listy PSL w wyborach do Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze, za zaproszenie. Bardzo serdecznie państwa zapraszam w niedzielę do urn wyborczych. Tomasz, nie śmiał do usłyszenia. Gość, Radia Lublin.